witam wszystkich widzów. W tym filmiku chcę Wam pokazać, jak wygląda giełda akwarystyczna w Moskwie. Co można kupić, jakie są ceny hurtowe i detaliczne, jakie rybki są w sprzedaży. Na podstawie tych danych możemy porównać z naszymi giełdami w Łodzi, w Katowicach i w Krakowie. Informacje, którymi się podzielę z Wami, otrzymałem od znajomych moskiewskich akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Budynek moskiewskiej giełdy akwarystycznej nazywa się Ptyczy Rynok, oczywiście przepraszam za mój rosyjski, czyli Ptaszy Bazar lub Ptaszy Rynek, i znajduje się w kompleksie handlowym Sadowód, który jest czynny non-stop przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Piątek i w niedzielę to są dni dla hurtowników, które zjeżdżają się z całego okręgu moskiewskiego. Pozostałe dni tygodnia to przeważnie handel detaliczny. Zaczniemy od parkingu. Jak powiedział mi jeden z moich znajomych rosyjskich hodowców, są dwa parkingi, płatny i bezpłatny. Koszt parkowania na 12 godzin osobówki wynosi 200 rubli. Nie będę komentował ten filmik. Jeśli ktoś zainteresuje się ceną, to proszę nacisnąć na pauzę. Oczywiście, że wszystkie ceny na giełdzie podane w rosyjskich rublach. W związku z tym pod filmikiem umieściłem kurs rosyjskiego rubla na dzień publikacji filmiku, jak w złotówkach, tak i w dolarach, żeby łatwo było przeliczyć ceny. Proszę zwrócić uwagę, że w pawilonach ze sprzętem akwarystycznym są towary naszego akwaela, który w Rosji jest bardzo wysoko ceniony. Podane ceny to są ceny przy zakupie jednej rybki, niżej dwóch, trzech lub pięciu rybek i cena hurtowa przy zakupie powyżej 20 rybek. Najwyższa cena to jest cena za jedną sztukę, a najniższa to jest cena hurtowa. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W związku z tym, że w Rosji nie ma zakazu na hodowlę, sprzedaż i trzymanie zwierząt, w tym i rybek akwariowych z GMO, czyli jest tak zwana wolna amerykanka, właśnie dlatego są w sprzedaży rybki glopisz. Na filmiku wszystkie te rybki zostały przekreślone. Proszę pamiętać, że w Unii Europejskiej jest zakaz sprzedawania, rozmnażania i posiadania takich rybek. Za samo posiadanie takich rybek może być nałożona kara od 500 do 5000 zł. Tu chciałbym zaznaczyć, że bardzo dziwne jest to, że niektóre polskie kanały na YouTubie wystawiają filmiki z rybkami GMO, tym samym reklamują te zakazane odmiany. Jeśli zainteresuje Was ten temat, to proszę napisać w komentarzach. Postaram się wystawić filmiki o podobnej treści. A na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Tych widzów, którzy jeszcze nie subskrybują kanał, to zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.